Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejną tygodniówkę listopada. A w czasie robienia tej tygodniówki pogadamy o ważnym temacie, który przeszkadza w realizacji i przeszkadza w planowaniu i przeszkadza w robieniu czegokolwiek, czyli o porównywaniu się. No dobra, to jesteśmy w trzecim tygodniu listopada. Ten pierwszy to on był taki krótki, że w ogóle był częścią u mnie października. To jest drugi, to jest trzeci. A, to jesteśmy w czwartym tygodniu listopada, bo listopad ma 5 tygodni. Raz, dwa, tak, 5. No to zacznijmy może od tej tygodniówki. U mnie, jak wiecie, tygodniówki zawsze wyglądają tak samo. Nic się tutaj nie zmienia. I nic się pewnie nie zmieni też za bardzo w przyszłym roku, gdyż ponieważ mój zeszyt ma dopiero 70, mój planer, 76 zapisanych stron, 47, nie? Więc za bardzo tutaj się nic wydarzyć nie może, ale w ostatnim tygodniu listopada, czyli za tydzień, pokażę Wam... Jeszcze Wam nie pokażę, ale no może pokażę. Boże, daj mi kalendarz. Nie, jeszcze Wam niestety nie pokażę, ale postaram się w pierwszym tygodniu grudnia pokazać Wam coś nowego. Nowy pomysł. Jeśli chodzi o planer, ale to będzie taki planer, nie taki planer, wiecie, takie bujo, jak mamy tutaj do czynienia. 6, 2, 4, 6. Nie takie bujo, z jakim mamy do czynienia tutaj, tylko to będzie coś innego, taki do mojego pomysłownika dodatkowy wkład. I tam będę, tam jest trochę inny układ, więc no zobaczymy, czy to się będzie w ogóle w jakikolwiek sposób sprawdzać. Natomiast wiadomo, że moim podstawowym planerem jest ten planer, który widzicie na załączonym obrazku. To jest planer B5 z kreatywna pracownia Budzyńskiej, czyli od Oli Budzyńskiej. Mam już zakupiony nowy, one jakoś tak późno przyjdą, te planery. No nie jest mi potrzebny na to nowe rozdanie nowego roku, więc, że tak powiem, dam sobie radę bez niego, ale jakoś tak późno przyjdą te planery. Ale wyszły kalendarze. No i oczywiście, że kalendarz. Pierwszy był w piątek. Czy mam stemple i mogę sobie to tutaj wystemplować? Tak, mam. Czy zgubiłam jedyny, jaki posiadałam? Jedyny bloczek akrylowy, jaki posiadam? Tak, zgubiłam. Mam jeszcze nadzieję, że on tutaj jest, wiecie, gdzieś w tych rozgrzebanych projektach i że jego znajdę, bo to by była wielka strata, jeśli chodzi o ten bloczek, ponieważ one są naprawdę dość drogie. Nie wiem, co to jest za fenomen tych bloczków, że one są takie drogie, ale drogie są. I to nie przesadzam, bo ten jeden bloczek kosztował chyba 16 zł, a on był taki no naprawdę niewielki, tak? Jeśli chodzi o wielkość. Szukam pincetki, bo bez pincetki to się ani rusz tutaj nie można obyć. No dobrze, bo powiedziałam na wstępie, że porozmawiamy trochę o porównywaniu się do innych ludzi. No i że tak powiem, jeśli ktoś pomyślał, że ja powiem o jen, nie porównujmy się, no to jest w błędzie.
Dlatego, że no, nie mieszkamy na bezludnej wyspie, tak? I ludzie, którzy nas otaczają, i nasz mózg zawsze będzie szukał porównania. Zawsze, i to wiadomo, to nie trzeba tego zbytnio tłumaczyć, tak? Czy chcemy, czy nie chcemy, i tak się porównujemy. No i teraz porównujemy się, to jest dobrze, czy porównujemy się, to jest źle. Jeżeli robicie sobie z mózgu sieczkę i czy ja chcę co dwie kratki, czy co jedną? Może co jedną. Jeśli porównujecie się, robiąc sobie z mózgu sieczkę i zamartwiacie się, że Iksińska ma 100 tysięcy followersów, albo Nowakowa kupiła nowe auto, no to rzeczywiście takie porównywanie jest złe. I robicie sobie po prostu krzywdę. Natomiast jeśli porównujecie się do samych siebie sprzed jakiegoś tam okresu i patrzycie na progres, który zaszedł w waszym działaniu albo nie zaszedł, to jest to jak najbardziej dobre, tak? Jeśli jesteście twórcami na YouTubie i patrzycie na czyjś content i umiecie z niego wyciągnąć na przykład nowe trendy, jakie właśnie się odpaliły, nie wiem, na przykład nowe trendy w miniaturach na YouTubie, to jest to git. I takie porównanie ma sens. Bo wy z tego porównania, co ma Iksińska i co macie wy, możecie wyciągnąć sporo dobrego dla siebie. Natomiast jeśli usiądziecie i będziecie płakać, że Iksińska ma 100 tysięcy followersów, a wy 400, no to nic wam to nie da. Robi to tylko i wyłącznie krzywdę. No więc z tego mojego wstępu wynika, że jest porównywanie się do kogoś dobre i złe. Takie, które daje wam siłę do działania i takie, które was ciągnie w dół. No i teraz wiadomo, że jeśli powiedziałam na początku, że nie da się nie porównywać, bo nie mieszkamy na bezludnej wyspie, żyjemy wśród ludzi i te porównania zawsze będą nam skakały po głowie, no to co może nam dobrego przyjść do głowy i do działania przez to nasze porównywanie się do kogoś innego? Jeśli porównywanie się do kogoś innego daje ci motywację i siłę do działania, to się porównuj. Natomiast jeśli ciągnie cię w dół, to przestań scrollować, tak? Bo najczęściej, no nie oszukujmy się, porównujemy się oglądając kontenty innych ludzi, tak? Więc jeśli, tak jak mówię, daje ci to fajną motywację, znalazłaś coś inspirującego dla siebie, masz jakiś nowy pomysł na to, co mogłabyś nowego zrobić, wprowadzić, co mogłabyś u siebie zmienić, ulepszyć, i tak dalej, no to git, no to jesteś na dobrej drodze i to jest to, o co chodzi w porównywaniu się. O, już urwało naklejkę. Tak samo jest z porównywaniem się do siebie sprzed lat, czy tam sprzed jakiegoś okresu. Jeśli widzisz, jak zmienia się twoje działanie w sieci na skutek tego, co robisz, bądź czego nie robisz, albo się nie zmienia, tak? I porównujesz się, i porównujesz statystyki, i sprawdzasz, ile miałeś obserwujących, czy tam, nie wiem, wyświetleń na YouTubie we wrześniu, a co się zadziało, że w listopadzie jest ich zdecydowanie mniej, no to takie porównywanie jest świetne, tak? Bo ono daje ci, ono daje motywację do działania. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeśli coś cię tylko ciągnie w dół, siedzisz i się zamartwiasz, że komuś wychodzi, a tobie nie, no to zamknij cokolwiek tam otworzyłaś, bo to niczemu nie służy, a już na pewno nie służy twojemu rozwojowi. Druga rzecz, jeśli chodzi o takie mądre porównywanie się, no to jeśli się porównujesz i przez to stajesz się bardziej kreatywna, bo właśnie znalazłaś fajny tutorial, porównałaś swoje pracę do prac kogoś innego i wiesz, jak możesz coś zmienić, jak możesz coś dodać, jak możesz coś ulepszyć, żeby w twojej pracy to wyszło lepsze,
No to spoko, tak? To takie porównanie jest jak najbardziej super. Natomiast jeśli właśnie znalazłaś, nie wiem, nowy, fajny pomysł na kartę do albumu u koleżanki i 3 dni siedzisz i ryczysz, no to znaczy, że nie jest to dobre miejsce, w którym być powinnaś. Bo to cię, wracając do początku, ciągnie po prostu w dół. Bardzo często porównujemy się, dlatego że nie za bardzo wiemy, czego chcemy. Tak? Zadaliśmy sobie tam na początku roku jakieś cele, które no niekoniecznie są naszymi celami, ale wypadało, żeby one były, więc zasugerowaliśmy się, no nie chcę powiedzieć, że na żywca skopiowaliśmy, no bo chyba takich rzeczy to już nikt w świecie nie robi, nie? Zasugerowaliśmy się czyimiś planami i czyimiś postanowieniami, no i teraz w ogóle w żaden sposób to u nas nie działa i porównujemy się z tym kimś, kto nam te cele jakby tam wydrukował, no i jeszcze nie daj Boże jemu czy jej idzie, a nam nie, no to takie porównanie to nas, wiecie, w ogóle do niczego nie prowadzi, a na pewno nie zaprowadzi nas do takiego momentu, kiedy stwierdzimy, nie, to nie jest moje, ja nie chcę tego robić, nie będę tego robić. Bardzo często przed tym nas powstrzymuje taka myśl, że ojej, jest koniec roku, a ja rezygnuję z celów, nie będę tego robić, to już mi się nie podoba, nie chcę tego, a widzicie, że u kogoś żre, że tak powiem. No to wiadomo, że to będzie bardzo, bardzo źle na Was działać i może spowodować, że się po prostu do tego planowania w jakiś sposób zniechęcicie. A to zupełnie nie o to chodzi, żeby się zniechęcać. Co nie oznacza, że nie będziemy porzucać swoich celów w trakcie ich realizacji, bo dojdziemy do wniosku, że ich po prostu nie chcemy. Ale to jest temat na osobną pogadankę. Zastanawiając się nad tym porównywaniem i brakiem tego czegoś, co ma koleżanka czy kolega, powinniśmy się zastanowić, oprócz tego, czy to jest nasze i czy ja tego chcę, to jak bardzo będę szczęśliwa albo nieszczęśliwa, jeśli to skończę albo tego nie skończę. Jeśli ja się do kogoś porównuję, no a oczywiście, że się porównuję, tak? Jeśli ja się do kogoś porównuję, i ja myślę sobie, o jeny, jeszcze bym zrobiła to, jeszcze bym zrobiła tamto, a jeszcze bym zrobiła sram to. To na końcu zawsze zadaję sobie pytanie, no i co z tego, że ja to zrobię? Co ja z tego będę mieć? Tak? Czy ja nadal będę taka szczęśliwa, jak w momencie tej zajawki, że chcę to zrobić? Czy już będę mniej szczęśliwa, bo to się okaże, że to jest kolejnych 20 zadań wrzuconych do i tak napiętego już tygodnia czy miesiąca, i wiadomo jest, że ja będę musiała naprawdę bardzo mocno się postarać i potyrać, żeby to zrobić. Czy gra jest wciąż warta świeczki? I to jest z jednej strony dobry sposób na porównywanie się, a z drugiej strony trochę zły, no bo jeśli dojdziemy do wniosku, że no nie, no to nie będzie to takie bardzo satysfakcjonującego i dopaminka się nie wyzwoli, i szczęścia nam to nie przyniesie. Choć może komuś przyniesie, jak przemyśli to, że tak powiem, z głową i z kalendarzem i zobaczy, że naprawdę nie ma miejsca w tym kalendarzu na to czy na tamto, no to rzeczywiście dopaminka się wyzwoli, bo jakby no, ogarniemy dzban, jak ja to mówię, i nie będziemy wrzucać sobie dodatkowych zadań, na które i tak nie mamy miejsca i na pewno ich nie zrobimy. I tylko się pociągniemy beznadziejnie w dół. No to bez sensu, nie? Czy moje naklejki mają jakiś ład i skład, które ja tutaj przyklejam? No niekoniecznie, nie? Ale podobają mi się kubki w tym tygodniu, więc wszędzie będą kubki, nawet jeśli ich zbytnio nie widać. No dobrze, następną rzeczą, która no, może nam służyć, no i pewnie większości będzie służyć, jeśli mamy jakieś doświadczenie i nie pozwalamy sobie na bezsensowne porównywanie się do kogoś, kto jest 40 tysięcy lat świetlnych przed nami zrobieniem czegoś tam, no to takie porównania do osób,
jeśli poskrolujemy ich Instagram czy Facebook do samego dołu, tak? Czyli do ich początków. No to takie porównanie może nam dać jakby ogląd tego, jak zmieniała się na przykład YouTube, jak zmieniał się YouTube danej osoby, do której się chcemy porównać, na przestrzeni lat, do momentu, w którym jest ona dziś, tak? No bo jeśli ja się porównam z kimś, kto prowadzi YouTube, nie wiem, 4 lata i ma 10 tysięcy subskrybentów, do jego działalności w tym czasie, no to nic mi to nie da, tak? Oprócz tego, że walnie mnie w łeb. No bo ja nie jestem na tym etapie, co ta osoba. Ta osoba już przeszła problemy ze światłem, problemy z montażem, problemy z w ogóle z nagrywaniem filmu, problemy z ostrością. Wszystko już ta osoba przeszła, a ja dopiero to przechodzę, więc nie mogę, już przeszłam. Więc nie mogę się porównywać do niej z tego okresu. No bo jakby jest między nami całe te lata pracy i wypracowywania czegoś, co ta osoba zrobiła, żeby u niej, że tak się wyrażę kolokwialnie, żarło. Pewnie, że można popatrzeć na to, jak wygląda ten content, co widać w czasie, nie wiem, na przykład planowania, tak, u tej osoby, o czym ta osoba mówi, nie po to, żeby mówić dokładnie to samo, co ona mówi, tak, może znaleźć niszę, o której ona nie mówi, nie? Jest pewnie milion osób na świecie, które mówią o porównywaniu się i ja też to mówię, tak, tylko może z innej perspektywy, z mojej perspektywy, tak? Dla mnie porównywanie się do kogokolwiek jest niedobre, na mnie to działa źle, ale ja znam ludzi, na których działa to dobrze, ale robią to właśnie z głową, tak? Czyli na przykład scrollują do dołu Instagram, Facebook, czy YouTube, czy TikTok osób, które były, do których chcemy się porównać, ale z tego okresu, w którym my jesteśmy dzisiaj. Nie każdy robił tak piękne instagramowe zdjęcia 10 lat temu. No 10 lat temu nie było Instagrama, ale 2 lata temu, tak? Nie wszyscy tak działali. Instagram zmieniał swoje algorytmy i dopiero po jakimś czasie od jakby początków publikacji zdjęć weszła ta moda na publikowanie tych takich, wiecie, pięknych kadrów, które są tak zwane instagramowe, tak? No to kiedyś tak nie było i ludzie nie robili takich zdjęć i nie dbali o takie szczegóły i tak bardzo nie jojczeli tam na tym Instagramie, że ktoś coś ma, a ja nie mam, a Iksińska to w ogóle to nie jest jej mieszkanie, tylko sobie wynajęła, wiecie, magazyn i ma wypożyczone meble, w związku z tym prowadzi sobie tam tą swoją działalność. Nie obchodzi mnie, co ona tam robi. Ważne jest, że ja robię swoje. Więc no, z tym porównywaniem, tak jak Wam już powiedziałam, jest różnie. Jednym działa, drugim nie działa. Mnie nie działa. Dlatego ja staram się tego nie robić. I jeśli scrolluję czyjś Instagram albo YouTube, częściej YouTube niż Instagram jednak, no to, że tak powiem, raczej patrzę na technikalia, na przykład na to, jaki kto ma miniaturę, tak? Teraz podobno jest jakiś nowy trend miniaturowy, gdzieś mi tam jakiś artykuł wpadł w ręce, tylko że ja znowu nie jestem podążająca za trendami. Mam tam jakieś miniatury, które jakby od razu mówią, o czym będzie dany film. Więc niekoniecznie chcę co miesiąc zmieniać. Myślę nad tym, jak zmienić miniatury na 2025, bo rzeczywiście widzę nawet w Canwie, że te miniatury są, propozycje tych miniatur są o wiele lepsze od tych, które ja mam. Więc dlaczego miałabym nie pokusić się w tak zwanym wolnym czasie o jakąś mądrą zmianę? No natomiast nie zamierzam tego zmieniać co 5 minut, no to jest wiadomo, nie? Zapisałam sobie w międzyczasie, że w czwartek jest live u Tosi. Są też świąteczne rozdziały, nie świąteczne rozdziały. Świąteczne kartkowanie z Kasią Kędzierską. Nie wiem, kiedy się rozdziały zaczną.
Oczywiście, że jest tam u Kasi rozpiska, ale jakoś no, nie pamiętam, kiedy się te rozdziały zaczną, więc na razie nic nie wrzucam. Ale wydaje mi się, że Kasia je planuje w środę zawsze. W czwartek jest live u Tosi, w tym tygodniu nie ma nic dla wspierających, czyli będzie tylko jeden live. No to mamy nadzieję, że zdołamy się na niego, że tak powiem, wbić. Ja w tym tygodniu będę pracować dużo z nadrabianiem rozdziałów od Kasi Kędzierskiej. To tak w ramach porównywania się, nie? Dziewczyny pokończyły wszystkie prace, a ja jestem po prostu, wiecie, gdzie ja jestem, nie? Tam, gdzie słońce nie dochodzi. W związku z tym postanowiłam trochę ponadrabiać tych rozdziałów. Nie wszystko oczywiście, bo po pierwsze tego jest za dużo i ja nie dam rady tego wszystkiego nadrobić, a po drugie nie wszystko jakby do mnie przemówiło, ale przemówiło do mnie sporo rzeczy, dlatego to te rzeczy będę robić, tam wiecie, no, mniej lub bardziej po swojemu i postaram się je Wam pokazać albo w tym ostatnim tygodniu listopada, albo w pierwszym tygodniu grudnia. To jeszcze nie mam jeszcze tego, że tak powiem, ogarniętego, no ale postaram się w grudniu. Jest tylko jeden planowany projekt własny i on będzie tam trwał chyba przez te 4 środy czy 5 śród grudnia, bo nie mam pojęcia, ile tygodni ma grudzień oczywiście i nie mam kalendarza tutaj żadnego mądrego, więc pewnie przez wszystkie tygodnie grudnia będzie, przez wszystkie środy grudnia będzie się przewijał ten projekt grudniowy mój. No a w poniedziałki wiadomo tutoriale, a w piątki pewnie będę pokazywać pracę z rozdziałów. Albo może w jakiś inny dzień. No zobaczymy. Okej. Wiem, że tak dość chaotycznie o tym porównywaniu się i do innych ludzi. I że to może tak, wiecie, no, niekoniecznie chcieliście to usłyszeć, o czym ja powiedziałam. Ale to jest to, co ja sobie jakoś tam sprawdziłam, poukładałam, wyciągnęłam jakieś wnioski, no i doszłam do wniosku, że u mnie porównywanie się ciągnie mnie w dół. Chyba, że tak jak mówię, chcę znaleźć coś konkretnego, nie wiem, przyrost obserwujących, tak? Patrzę sobie na trend, patrzę sobie na to, jak ktoś coś tam wykorzystał. I zastanawiam się, czy to jest ciągle dla mnie, czy nie dla mnie. Tak jak mówię, nie jestem trendowa. Jakby nie widzę tych trendów. Jak mi ktoś nie powie i palcem nie pokaże, to ja jakby tego nie widzę. Bo nie wiem, czy to jest coś, co ja, znaczy, no, może powinna widzieć, ale nie wiem, czy to jest coś, co ja chcę widzieć. I czy ja, to jest coś, na czym ja bym się chciała skupić? Nie sądzę. Moim zdaniem nie sądzę. Dlatego jakby, no, u mnie to porównywanie się nie jest takie dobre. I teraz ostatnio, jak porównałam się do siebie sprzed kilku miesięcy, kiedy filmy były ze złą jakością, ze złą ostrością i miały po 300 wyświetleń, to ja sobie myślę, ja chyba wywalę tą lampę, wywalę ten telefon i znowu zacznę nagrywać z tą pikselozą tutaj w lewym górnym rogu, bo to może jakoś to tak lepiej działało na ludzi, jak była ta pikseloza, niż jak, że tak powiem, film jest w miarę ostry i wszędzie jednakowy. Także no to porównanie się do siebie nawet nie przyniosło mi jakichś takich bardzo zadziwiających efektów, co mogłabym jeszcze poprawić, żeby te moje filmy miały dużą wyświetlalność. No dobra, to jeśli chodzi o tygodniówkę i o temat porównywania się. To myślę, że to wszystko. Oczywiście, że ten temat nie został, wiecie, jakoś tak za bardzo wyczerpany, tak? Można mówić o tym w kółko Macieju przez następne 45 minut, ale to nie o to w tym chodzi, tak? W zrozumieniu tego, czy porównywanie działa na Was dobrze, czy źle, jest jakby kwestia tego, czy to porównanie daje Wam kopa i motywację do działania, sprawia, że jesteście bardziej kreatywne, dążycie do jakiejś poprawy. I nie wiem, macie 100 tysięcy pomysłów naraz, czy z drugiej strony to porównywanie się do kogoś ciągnie was w dół i przynosi takie myśli, a ja nie umiem, a nie wiem,
a nie mam takiego sprzętu, nie mam takich mocy przerobowych, nie mam takiej siły, no to jak nie masz, to po co się porównujesz? Po co się nad tym zastanawiasz w ogóle, tak? Ja nie mam ciągle tego stojaka do telefonu i ciągle robię na tym, który mam, przyciśnięty na półce tutaj z tej strony milionem grubych książek, żeby się nie ruszał telefon i żyję, tak? I jakby nie przeszkadza mi to w ogóle w nagrywaniu, ani w pracy, dlatego nie mam jakby motywacji do zakupu tego stojaka porządnego, ale mam go już w koszyku na Allegro, także już 3 kroki jestem do przodu. Kiedyś nastąpi ten moment, że go kupię. I jakby no, ten pomysł na ten stojak to też porównanie się, tak? Ktoś już rzucił zdjęcie, zobaczyłam ten stojak, nie ktoś, tylko Eunika. Napisałam do EU, weź powiedz, jaka to aukcja, gdzie to było, gdzie to można kupić, no bo jakby widzę, że to służy Ci i ona mówi, że to jest najlepszy stojak, więc spróbuję, wykorzystam, może rzeczywiście jest super dobry i sprawi, że moje filmy będą jeszcze lepsze. No to jakby dlaczego nie, nie? Tym bardziej, że on jest wysoki, można go naprawdę, wiecie, no, wysoko wyciągnąć, oddalić kamerę od stanowiska pracy, co potem powoduje lepszy zoom, jak się obrabia filmy, wiecie, i bardziej wtedy wszystko widać, ale nie widać, nie, ten zoom nie powoduje, że widzimy tylko, wiecie, ten planer, nie? Ale widzimy też trochę otoczenia na zewnątrz. I to jest moim zdaniem coś, czego teraz właśnie bym potrzebowała. No i to doszłam do tego wniosku w wyniku właśnie jakby no porównania tego, co ma ktoś inny, a czego ja nie mam, wyciągając kilka idących do przodu wniosków, może wcale niedobrych, ale no zobaczymy. Jak już będzie stojak i zaczniemy nowy etap nagrywania, no to wtedy dojdziemy jakby do tego przekonania, czy to był dobry pomysł, czy nie, no ale nie wymyślę tego, dopóki nie spróbuję. Tak? Nie, znaczy, wymyśliłam już to, ale nie będę tego wiedzieć na 100%, dopóki tego nie spróbuję. No dobra, to już koniec pitu na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście. Zapraszam Was na kolejny film z cyklu Planowanie na ekranie. Będziemy robić, nie będziemy nic robić, będziemy się zastanawiać, jaki planer wybrać na przyszły rok. Co mamy na rynku, co jest dostępne. Oczywiście ja nie mam wszystkiego, bo nie mam jakby ani współpracy z nikim, ani takich tam, wiecie, dziwnych rzeczy. Po prostu opowiem Wam trochę o tym, co ja mam i co uważam, że jest dobre, moim zdaniem i dla mnie, a co jest moim zdaniem niedobre i niewarte zakupu. Dla mnie. Powtarzam to, dla mnie. Ok, na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Papatki.